Szarek powalczył, jest szansa na kontrę dla Polski. Wójcik przeciwko Borisowi Diaw. Nie ma faulu i Sika szczęśliwie, ale ważne, że skuteczne. Rewelacyjne wejście od linii końcowej, tam był popychany przez Diała. No i co? Na razie niestety tak nie jest w tym meczu. Wójcik za trzy, świetnie. Tak jest, to rewelacyjnie Adam i rewelacyjnie Filip. No wtedy Bielewicz pod koszem. Brawo. Zablokowany przez Turiafa, ale ma piłkę Wójcik. Dobrze, Adam Wójcik rozpoczął ten mecz. 7 punktów już w tym spotkaniu. Dobrze, dobre też wejście Filip. Będzie szansa jeszcze opowiedzieć o tych graczach. Nie trafia Pluta. Wójcik dobija. Tak. Świetnie. Nie zastawił teraz Turiaf. Tam była walka pod koszem. Adam troszeczkę podparł się jedną ręką, ale sędziowie nie zauważyli. I dziewiątka. Doskonale wiedzieliśmy, jak Francuzi grają. Właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, ze względu na bardzo równe warunki fizyczne, wzrostowe, siłowe, przekazują i tego się obawialiśmy przed tym turniejem, że Polacy nie będą sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast widzieliśmy już wiele akcji i oby tych akcji było jak najwięcej, żeby wysocy starali się grać pod koszem z niższymi zawodnikami, a nasi rozgrywający, żeby... Z tego, proszę pana, Wójcik i prowadzimy! 36 do 35, kolejna rewelacyjne zagranie Dylewicza. Polacy potrafią grać kontrą. Wójcik kontra Weiss, to co chodziło. Dużo szybszy i trafia Adam Wójcik. 15 punktów. Tak jest, tutaj oprócz taktyki można by... Jest Wójcik czeka na piłkę pod koszem. Turiaf przy nim i świetna akcja. Adam Wójcik długo odpoczywał i on ma teraz siły, żeby grać takie akcje. 17 punktów, jak widzimy, w kontrze. Wójcik. Mądrze Adam Wójcik, punkty zdobyte. Trzeba faulować już chyba. Tak. Pokazuje to trener, także Andrzej Urlep. 27 sekund do końca meczu.